dla mnie spór między Ukrainą a Rosją to jest spór wewnętrzny. Ja nie opowiadam się po stronie Rosji, absolutnie. Ja się opowiadam za neutralnością, bo jeżeli my będziemy to ingerowali, to my pomagamy Amerykanom w zrobieniu III wojny światowej, bo są kręgi w Ameryce, które są neokonserwatyści, ale nie tylko, które chcą III wojny światowej. I oni rozumują bardzo zimno i logicznie. O tym rozumieją tak. Mamy w tej chwili ogromną przewagę. Mamy 17 bilionów dolarów zadłużenia. Prawda? Już takiej przewagi nigdy nie będziemy mieli, bo musimy spłacać długi, a Chiny się rozwijają, za 7 lat Chiny będą potężniejsze od nas. Chiny wspierają Rosję. Jeżeli mamy zachować hegemonię na świecie, to musimy zrobić wojnę teraz i zniszczyć Rosję. Szukają pretekstu. Ukraina jest świetnym pretekstem i tyle. A my nie tylko, że nie zapobiegamy temu, a jeszcze podjudzamy Amerykę, bo nie lubimy Rosji. Otóż ja nie chcę wojny światowej, od razu chcę to powiedzieć, nie chcę wojny światowej. I proszę zwrócić uwagę, że ani Węgry, ani Słowacja, ani Rumunia, ani Białoruś nie popierają tych Amerykanów. Jesteśmy jedynym krajem mającym, graniczącym z Ukrainą, która tutaj Amerykę wspiera. Gdybyśmy my ogłosili neutralność, to po prostu Amerykanie nie mieliby, że tak powiem, dostępu do Ukrainy. Może by sobie znaleźli inny pretekst. Iran albo Korea Północna zrobiła wojnę światowej, ale już nie Ukraina. Dlaczego nie mieliby dostępu? Czy nie jesteśmy krajem tranzytowym? Chyba nie. Nie mieliby granicy, tak powiem, nie mieliby powodu. Gdyby Polska się opodziała przeciwko w tej krucjacie, jeszcze raz mówię, ja nie mam powodu, żeby popierać Rosję, nie mam powodu, żeby popierać Ukrainę. Niech się biją między sobą. Dla mnie Ukraina, żeby być jasno, niepodległość Ukrainy jest dla nas niesłychanie ważna.